Koniec roku to jest czas podsumowań, podliczeń, bilansów i stąd to nasze dzisiejsze spotkanie. Światowe Dni Młodzieży były niezwykłym wydarzeniem i wszyscy widzieliśmy to tutaj w Krakowie i też ci, którzy obserwowali Światowe Dni Młodzieży przed telewizorami. Teraz mamy to też naukowo udowodnione, że 95% uczestników oceniło pozytywnie Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. 98% uczestników poleciłoby uczestnictwo w Światowych Dniach Młodzieży swoim kolegom. Oszacowana kwota Organizacji Światowych Dni Młodzieży w Krakowie wyniosła 201 milionów złotych. Jest to oczywiście bardzo olbrzymia kwota, ale przy organizacji tak gigantycznego na skalę światową eventu byliśmy przygotowani, że to będzie dość duża znaczna kwota. Jednak teraz po tych końcowych rozliczeniach jesteśmy bardzo zadowoleni, że wyniosła ona najmniej z wszystkich Światowych Dni Młodzieży w ostatnich 4 edycjach. Podczas Światowych Dni Młodzieży mogliśmy zobaczyć kościół, który jest w Polsce, kościół, który jest żywy, który jest radosny, który jest młody, ale to jest kościół też, której wiara tego kościoła została wypróbowana przez wieki. To jest kościół, który cieszy się swoimi świętymi. Środki finansowe, które pozwoliły nam zorganizować Światowe Dni Młodzieży, głównie pochodziły ze składek partycypacyjnych samych pielgrzymów i wolontariuszy. Ta kwota stanowi 70% całości finansowania Światowych Dni Młodzieży. Także to, co podkreślaliśmy od początku, młodzież sama finansuje Światowe Dni Młodzieży. Mieliśmy w Krakowie reprezentantów ponad 180 krajów, mówiących różnymi językami. Każdy z nich wyrażał dumę ze swojej narodowości, a równocześnie mieliśmy poczucie jedności. Było coś, a właściwie był ktoś, kto nas łączył, to znaczy Jezus Chrystus, wiara w Jego śmierć i zmartwychwstanie. I myślę, że każdy, kto przeżył Światowe Dni Młodzieży w Krakowie, przeżył doświadczenie, którego nigdy nie zapomni, którego wewnętrznie przemieniło i które będzie, już owocuje i będzie owocowało na przyszłość. Młodzież wstała z kanapy i deklaruje, że właśnie chce teraz więcej zrobić dla społeczeństwa, że wzmocniło to ich relacje z Bogiem, Światowe Dni Młodzieży, więc to bardzo cieszy, że po Światowych Dniach Młodzieży właśnie to coś zostało, prawda? Że one żyją cały czas w sercach młodych ludzi, którzy właśnie aktywnie chcą wspierać różne inicjatywy i nie zostają zbyt wczesnymi emerytami. Niech mówią, że